Witajcie, witajcie. Dzisiaj jesteśmy na zabawie w Szczecinie. Bardzo udana zresztą zabawa, której organizatorką jest wspaniała Kasia. Na pewno ją znacie od lat. Ja ją poznałem tu właśnie w Szczecinie w 2016 roku i od tamtej pory, gdzie była piękna muzyka, gdzie były tańce, tam się spotykaliśmy. I właśnie na zabawach u Kasi, które ona organizuje, to właśnie jest minimalnie disco polo, ale przede wszystkim jest ludowizna. Ludowa muzyka, czyli piękne oberki, a Kasia też jest wspaniałą tancerką i w zeszłym roku też ja byłem w Łodzi, 5 minut do oberka, zdobyli pierwsze miejsce. Także wspaniale reprezentuje swój region. Kasieńko, podziel się widzą, skąd wzięła się twoja pasja, właśnie zamiłowanie do muzyki, że tańczysz, że też organizujesz i coś chcesz zrobić dla tej tradycji. Szczerze, to nie wiem skąd. Przyszliśmy, zobaczyliśmy i nam się spodobało. No i tak się zostało nam. Czyli miłość od pierwszego wejrzenia. A, dokładnie. Wejrzenia, przepraszam. Też. Dokładnie, powiem ci szczerze, że no, przyszliśmy, mówię, młodzi tańczą, my nie zatańczymy, no uczymy się, cały czas się uczymy, próbujemy sił, gdzie się da. Znaczy, my też się uczymy, bo to jest ciągle się nowe style, zawsze są wyzwania. Coś nowego zawsze jest, podpatruje się i jakoś tam idzie, jakoś do przodu. No właśnie, dzięki takim osobom jak Kasia, na razie tradycja trwa i trzeba powiedzieć, że to właśnie Szczecina. Szczecina w 2015 roku po tej stronie Radomia rozpoczęła powrót do tradycji i teraz się troszeczkę tutaj rozmnożyło po tej stronie, ale musimy pamiętać duch Szczecyny. Dokładnie. Mamy Mazurka, dostaliśmy Mazurka i jesteśmy z tego bardzo, bardzo dumni. I także będziemy cały czas starać się, żeby było coraz lepiej i żeby ludzie nas odwiedzali i żeby było tak, jak teraz jest. No właśnie, także zapraszamy na kolejne zabawy do Szczecyny i będziemy oczywiście je zapowiadać, więc pozdrawiamy Szczecyny tym razem. I zapraszamy serdecznie na każdą imprezę, którą robimy. Także rodzinna atmosfera. Tak, dokładnie.